Chciałem podziękować za te dwa dni tego szkolenia, ponieważ dowiedziałem się też wiele rzeczy nowych, chociaż jako doradca finansowy dużo tych rzeczy wiedziałem, ale zostały przekazane może w inny sposób i zostały utrwalone przeze mnie. Także jeszcze raz bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja również chciałam podziękować. Mam nadzieję, że więcej niż 3/4 z tych informacji będę mogła przenieść na swój rynek. Jest to trochę inny niż polski, ale mam nadzieję, że... Australijski. Australijski, tak. Tak więc jeszcze raz dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja również chciałam podziękować za te dwa dni. Teraz sobie na spokojnie jeszcze to wszystko przeanalizuję. No i oczywiście miejmy nadzieję, że jak najszybciej będzie działo. Dziękuję. Chciałbym bardzo podziękować i powiedzieć, że zdobyte informacje bardzo mi się przydają w przyszłości i teraz wystarczy tylko działać. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Ja chciałem powiedzieć, że dzisiaj na koniec tego drugiego dnia mam poczucie ogromnej odpowiedzialności na mnie spoczywającej, bo mam nadzieję, że inni też mają wrażenie takie, że jeśli coś nam w przyszłości nie wyjdzie, to jest tylko nasza wina. Wszystkie narzędzia już ustaliśmy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja chciałem powiedzieć, że czas wymówek się skończył, trzeba się zabrać do roboty. Dziękuję. Ja chciałbym przede wszystkim podziękować. Muszę powiedzieć, że po pierwszym dniu byłem bardzo optymistycznie nastawiony. Jednak rano jak przyjechałem, byłem troszeczkę poddenerwowany, czy te dwa dni mi wystarczą, żeby wszystkiego się dowiedzieć, czy to nie jest za szybko. Potem jeszcze był prawnik, który mówił takie rzeczy, o których... No ja do tej pory w ogóle się nie interesowałem takimi rzeczami, także... To było dla mnie coś, co mnie jeszcze bardziej dołowało. Jednak kiedy przyjechała Edyta, wlała we mnie cały optymizm. Dopiero wtedy zauważyłem, że można to osiągnąć, bo wy macie taką wiedzę, o której ja w ogóle na razie nie mam co marzyć. Przynajmniej nawet w tej chwili na pewno będę do tego dążył. Jednak mam nadzieję, że wykorzystam to, co tutaj się nauczyłem. Jeszcze miałbym taką prośbę, czy dla nas wszystkich Andrzej mógłby zagrać na jakimś ciekawym instrumencie. Tak, oczywiście na zjeździe. Także jedna informacja. Moi drodzy, na filmie o zjeździe absolwentów, a takowy film niedługo będziecie mogli obejrzeć, zapisując się na zjazd, zobaczycie hymn absolwenta z ubiegłego roku. Pojechaliśmy w ubiegłym roku z Andrzejem do jego rodziny, do Opola i tak mi coś strzelił do głowy. Mówię, Andrzej, za kilka dni jest zjazd, może napiszmy hymn. Napisz hymn. I wyobraźcie sobie, wróciliśmy do Warszawy, Andrzej wziął mały instrument, cały czas mówię prawda. I mały instrument, tak, ukulele i w ciągu dosłownie, nie wiem, godziny, dwóch powstał hymn, został zapisana, ale na razie na nośniku cyfrowym muzyka. Przesłaliśmy tę muzykę do Bodzia, Bodzio jest przecież muzykiem z zawodu, grał w filharmonii na tubie, no i później już na zjeździe było kilka instrumentów, między innymi pierwsza Kuba Rzeczpospolitej, ukulele Andrzeja, były jeszcze inne osoby z instrumentami. Banjo Lele, okej, okay. Graliśmy w bardzo dużym zespole absolwentów, także na pewno to będzie. Dzięki, sorry, już nie przeszedłem. Ja obiecuję, że będę na tym zjeździe, także dziękuję. 15 listopada. Dziękuję bardzo. Efekt jest taki, że chcę tu przyjechać 6-7 na następne spotkanie. Finanse firmy. Jestem mocno tym wszystkim zainteresowany i zachwycony i zrobię wszystko, żeby moi najbliżsi tu przyjechali. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że więcej inwestycji będą miały tak dobre w swoim życiu jak ten kurs. Dziękuję. Dziękuję. Jak wszyscy też również chcę podziękować. Dość późno zainwestowałam w siebie i z tego się cieszę. Wiem, że będę o krok dalej, jak wrócę do domu. Dziękuję. Dziękuję. Co ja mogę powiedzieć? Nasunęła mi się myśl o pewnych inwestycjach w środowisku, w którym mieszkamy i razem z żoną tutaj właśnie myślimy o tym, żeby to zrealizować pod kątem wiedzy, którą się tutaj z nami podzieliliście i przekazaliście nam wszelkie narzędzia potrzebne do tego, żeby działać po powrocie do domu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja również nic więcej w sumie nie dodam. Dziękuję. Dziękuję. Jestem szczęśliwa, że tutaj mogłam być i w zasadzie wzbogaciłam swoją wiedzę i teraz tylko pragnęłam się przed. Dziękuję. A ja chciałem powiedzieć, że przyjeżdżając na to seminarium wiedziałem, że biznes robi się z ludźmi. Natomiast dopiero jakieś pół godziny temu uświadomiłem sobie, że będę się musiał zaprzyjaźnić z komornikiem.
Bogiem też człowiek, więc jeżeli da się na tym zarobić, dziękuję bardzo. Dziękuję. A propos komornika, na zjeździe absolwentów będzie specjalny wykład bardzo doświadczonego pośrednika nieruchomości, w jaki sposób pozyskiwać nieruchomości inwestycyjne we współpracy z komornikami. Okej, okay, proszę. Również chciałbym podziękować za tyle wiedzy, które przekazaliście nam. Jestem w wieku, w którym już należy myśleć o emeryturze. Ta oficjalna bardzo czarno się przedstawia. No tutaj zaświeciło się dla mnie światełko w tunelu, że da się jeszcze na emeryturze żyć z radością. Dziękuję jeszcze raz. Cieszę się bardzo. Dziękuję. Oczywiście również dziękuję bardzo. Pewnie jak wielu z Was jechałem tutaj z taką niepewnością, co mnie tutaj spotka, czego się nauczę, czego się dowiem, bo to, do czego jechałem, byłem pewny, że jest świetne, tylko nie byłem pewny, czy to rzeczywiście będzie świetne. No wracam jednak, czy będę wracał do domu zadowolony, że to, co napisaliście, to, co zaproponowaliście, to zrealizowaliście i dziękuję bardzo za ten cały materiał. Dziękuję bardzo. Ja również chciałem podziękować prowadzącym, jak również współuczestnikom za super atmosferę. Poza tym chciałem powiedzieć, że dla mnie ta przygoda zaczęła się jakiś czas temu, jeśli chodzi o myślenie o finansach, myślenie o inwestycjach, ponieważ, to znaczy może inaczej, przyjazd ten da mi na pewno narzędzia i powiedzmy już od poniedziałku zacznę, to znaczy ponieważ jestem już umówiony w banku na refinansowanie kredytu, a poza tym ja wiedziałem jeszcze przed przyjazdem na ten kurs, że kupię do końca tego roku dwie nieruchomości. Teraz mam narzędzia i wiem, przynajmniej tak mi się wydaje, ale mocno w to wierzę, że jeszcze pogłębię swoje wiadomości. Wiem, jak to już zrobić. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Proszę. Bardzo mi się podobało. Ugruntowała się moja wiedza finansowa. Jakiś taki zlepek, który miałem, w końcu jest usystematyzowany w jakiś sensowny sposób. No i co mogę powiedzieć, że teraz zaczynam działać. I podoba mi się też, panowie, że myślicie o innych biznesach. Sprzedaż ekologicznych domów. Myślę, że coś razem będziemy mogli podziałać w tym temacie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zapraszamy.